czuję się zaszczycona, że zechciałyście prosić mnie o powiedzenie paru zdań. Jak widziałam program dzisiejszego spotkania, kobiety, które występowały tutaj wcześniej, które będą jeszcze zabierały głos, panie, które widzę na sali, w stosunku do których mam ogromny szacunek, czuję się wyróżniona, że jestem razem z wami. Kiedy przygotowywałam się do pierwszego kongresu kobiet w 2009 roku, rozmawiałam z bardzo wieloma koleżankami, które uczestniczą w dzisiejszym spotkaniu, ale także z tymi, które nie uczestniczą, jak Jola Szymanek-Deresz, jak Iza Jaruga-Nowacka. Dostałam świetną książkę od Danusi Waniek, z którą miałam przyjemność spotykać się przez pierwsze 5 lat prezydentury mojego małżonka, ale także i później, kiedy Danusia zmieniła miejsce pracy. Z największą satysfakcją czytałam o osiągnięciach kobiet lewicy. W tym roku celebrowaliśmy, może nie tak bardzo jak powinniśmy, 100-lecie ruchów kobiecych. A przez wiele lat deprecjonowane były zasługi kobiet, które starały się wywalczyć lepszą pozycję dla kobiet, a to właśnie im zawdzięczamy miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj. To dzięki nim tak wiele kobiet jest o wiele bardziej widocznych w polityce, choć jest nas ciągle w tych miejscach zbyt mało. Przyglądałam się temu, co robiły panie od pierwszej kadencji Sejmu, jak mądrze potrafiły współdziałać ponad podziałami. Nie wiem, czy jest na sali Danusia Waniek. Czy Danusia Waniek wyszła? Wybaczcie mi, panie, ale to jest dla mnie bardzo taki gorący czas. W związku z tym nie byłam od samego początku dzisiejszego waszego spotkania i nie wiem, czy Danusia Waniek już o tym wspominała. Jeśli nie, to pozwolicie, że powiem to ja. Po 1989 roku, kiedy ogromne nadzieje Polacy wiązali z przemianami, które zaczęły dziać się w Polsce, stała się rzecz dla mnie zadziwiająca. Większość mężczyzn, którzy zaczęli działać w pierwszym rządzie, którzy zaczęli wielki projekt reformowania Polski, na pytania kobiet, a co z nami, a co z naszymi problemami, usłyszały odpowiedź: najpierw demokracja, potem sprawy kobiet. I to jest dla mnie najbardziej zadziwiające zdanie. I tak naprawdę było. Te kobiety, które w latach transformacji ogromnie wiele pomagały, stanowiły bardzo często trzon tych działań, które działy się, żeby doprowadzić do demokratycznych zmian po 1989 roku, raptem znalazły się w pustce, raptem znalazły się w totalnej próżni, bo najpierw była demokracja. Czy może być demokracja bez kobiet? Moim zdaniem demokracja ma także twarz kobiety. Stanowimy 50%, przeszło 50% polskiego społeczeństwa i głos kobiet powinien być głosem słyszanym. Nie jestem przeciwniczką kobiet w życiu i na pewno nie jestem przeciwniczką mężczyzn, a także mężczyzn w polityce. I tutaj patrzę od razu na pana przewodniczącego Napieralskiego, bo czasem wygląda tak, kiedy w sposób taki ogromnie obrazoburczy mówimy o tym, żądamy więcej miejsc kobiet na listach wyborczych. Nie może być tak, że jest nas tylko 20% w parlamencie i raptem 8% w Izbie Wyższej. No to panowie tak mówią, no to walczcie, dziewczyny, no to próbujcie, no może wam się uda, ale przecież to nie jest rzecz tak łatwa, jak mogłoby nam się wydawać. Chciałabym bardzo, żeby decyzje, które zapadają na szczeblu parlamentarnym, powstawały w wyniku dogłębnej dyskusji, która odbywałaby się w równym stopniu pomiędzy kobietami i mężczyznami. Ponieważ bardzo głęboko w to wierzę, że
pomiędzy naszymi dwoma płciami następuje synergia, która powoduje, że podejmujemy najbardziej sensowne, najbardziej roztropne decyzje, które będą dobre dla ogółu społeczeństwa.